Wieczne synostwo Pana Jezusa Chrystusa. Doktryna wiecznego synostwa. Część czwarta. Wieczne synostwo Pana Jezusa Chrystusa. Druga osoba trójjedynego Boga istniała wiecznie jako Syn Boży. Boga nikt nigdy nie widział. Jednorodzony Syn, ten, który zawsze istniał, zawsze był na łonie Ojca, ogłosił Go. Ewangelia Jana, 1 rozdział, 18 werset. Pan Jezus Chrystus jest Bogiem. On istniał zawsze. W natchnionym Piśmie Świętym jest wyraźnie zidentyfikowany jako Syn Boży. Podczas wcielenia stał się człowiekiem. Są to solidne, niepodważalne fakty biblijne, na których można oprzeć naszą wiarę. Kluczowe pytanie, na które należy odpowiedzieć, brzmi następująco. Kiedy stał się Synem Bożym? Doktryna wiecznego synostwa głosi, że druga osoba trójjedynego Boga zawsze istniała jako Syn. Nigdy nie było czasu, kiedy nie był Synem Bożym. On nie stał się Synem Bożym. On jest Synem Bożym. Był, jest i zawsze będzie Synem Bożym. Był, jest i zawsze będzie Synem. Ci, którzy zaprzeczają tej istotnej doktrynie, nauczają, że stał się on Synem Bożym w pewnym momencie historii. Niektórzy twierdzą, że stał się Synem podczas chrztu. Inni, że podczas zmartwychwstania. I jeszcze inni, że podczas wywyższenia. Ale większość z nich twierdzi, że stał się Synem Bożym podczas wcielenia. Bez względu na różne rozumienia dotyczące czasu i wydarzenia, wyznaczającego początek jego synostwa, wszyscy zgodziliby się, że był czas, kiedy nie był Synem Bożym. To ci wszyscy, którzy taki punkt czasowy wypatrują. Takiego punktu czasowego wypatrują. Czy Jezus Chrystus jest wiecznym Synem Bożym, czy też stał się Nim w pewnym momencie historii? Czy wyrażenie Syn Boży jest tylko tytułem, który otrzymał, rolą, którą odegrał i funkcją, którą przyjął podczas wcielenia, czy też jest on prawdziwym, właściwym i rzeczywistym Synem Bożym? Czy Syn Boży był zawsze i wiecznie na łonie Ojca, jak mówi Jana, 1 rozdział, 18 werset? Czy błędem jest nazywanie Go jednorodzonym od Ojca przed Jego poczęciem w Nazarecie i narodzeniem w Betlejem? Czy przed stworzeniem świata istniała relacja Ojciec-Syn pomiędzy pierwszą i drugą osobą boską? Oto niektóre z kluczowych pytań, na które musimy odpowiedzieć w świetle Słowa Bożego. Podchodzimy do tego studium z dużą ostrożnością i szacunkiem, ponieważ Słowo Boże nakazuje nam tak czynić. Mówimy o błogosławionym Synu Bożym, naszym Zbawicielu i Panu. Niech nic nie zostanie napisane, co przyniosłoby wstyd lub hańbę Jego świętemu imieniu podczas dyskusji pod tym nagraniem. A także niech nic nie zostanie pomyślane, co przyniosłoby wstyd lub hańbę Jego świętemu imieniu i Jego błogosławionej osobie. Nikt nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca. Nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Dziękuję Ci, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je niemowlętom. Mateusza 11, rozdział 27 werset oraz 11, rozdział 25 werset. Niech Ojciec otworzy nasze oczy i objawi nam te rzeczy wyraźnie, abyśmy mogli czcić, uwielbiać i służyć Jego Synowi. Szczegółowa obrona doktryny wiecznego synostwa
Pana Jezusa Chrystusa musi być przedstawiona z Biblii, ze Słowa Bożego i w tym cyklu chciałbym, żebyśmy mogli taką szczegółową obronę przeprowadzić. Na razie pomocne może okazać się zbadanie tego tematu poprzez cofnięcie się w historii. Zacznę od zmartwychwstania i cofnę się w czasie do okresu przed stworzeniem świata, aby sprawdzić, czy możliwe jest znalezienie dowodów sugerujących, że druga osoba Trójcy istniała jako Syn. Zacznijmy od zmartwychwstania. Tak, zacznijmy od zmartwychwstania. To tutaj Jezus Chrystus, nasz Pan, został ogłoszony Synem Bożym z mocą. Tak mówi list do Rzymian, pierwszy rozdział, werset 4. Nie stał się synem w tym momencie, ale zademonstrował, że jest synem. Zmartwychwstanie było obiecanym znakiem, jak to mówi nam Ewangelia Jana, drugi rozdział, 18-19 werset, oraz Mateusza, rozdział 12, wersety 38-40. A więc zmartwychwstanie było obiecanym znakiem, który potwierdził jego twierdzenia i udowodnił, że jest dokładnie tym, za kogo się podawał. Cofając się dalej w czasie, dochodzimy do przemienienia. To właśnie tutaj, na Świętej Górze, Ojciec przemówił i ogłosił jego synostwo. Ten jest Syn mój umiłowany, w którym mam upodobanie Jego, słuchajcie. Tak mówi Mateusza, 17 rozdział, 5 werset. Cofając się do początku Jego publicznej służby, widzimy podobną deklarację przy okazji Jego chrztu. A oto głos z nieba mówiący, ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Mateusza 3,17. Następnym przystankiem w naszej podróży w czasie będą Jego narodziny. Anioł wypowiedział słowa, te słowa o tym, który miał się narodzić. Dlatego też to święte, które się z Ciebie narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. I tak mówi nam Łukasza, pierwszy rozdział, 35 werset. Jezus był Panem w chwili swoich narodzin. Tak mówi nam Ewangelia Łukasza, drugi rozdział, 11 werset. Łukasza 2,11. Łukasza mówi, iż się wam dziś narodził Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan w mieście Dawidowym. Także wiemy, że był królem w chwili swoich narodzin, bo to też mówi nam Mateusza, drugi rozdział, drugi werset, i był Synem Bożym w chwili swoich narodzin, o czym mówi nam Łukasza 1,35. To oznacza, że cofając się do historii Pana sprzed wcielenia, możemy zadać sobie pytanie, czy istnieją jakiekolwiek dowody na to, że został on zidentyfikowany jako Syn Boży. W Ewangelii według Jana, 16 rozdział, 28 werset, Pan Jezus powiedział, wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat. Taki fragment wyraźnie wskazuje, że przed przyjściem na ten świat był on z Ojcem, co silnie sugeruje, że przed wcieleniem istniała relacja między Ojcem a Synem. Również wiele fragmentów mówiących o posłaniu Syna przez Ojca, jak pokazuje nam na przykład Jana 3, rozdział 17, werset, sugeruje, że istniał on jako Syn przed swoją misją. Ojciec nie posłał tego, który miał stać się Jego Synem, ale posłał na świat tego, który już był Jego Synem. Czy w Starym Testamencie znajdujemy wzmianki o Synu Bożym?
To jest dobre pytanie. Należy przyznać, że Stary Testament mówi bardzo niewiele o odrębnych osobach Trójcy Świętej. Istnieją jednak pewne fragmenty, w których wspomina się o jego synostwie lub przynajmniej sugeruje się to synostwo. Izajasz przepowiedział, że nadejdzie dzień, w którym Syn Boży zostanie dany. Tak mówi nam Izajasza. 9 rozdział, 6 werset. I warto to porównać z Jana 3,16. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. W Psalmie 2 rozdział, 12 werset. Królowie ziemi mają pocałować Syna. W Księdze Daniela 3,25 Nabuchodonozor był zdumiony, widząc czwartą osobę w piecu ognistym, której postać była podobna do Syna Bożego. Niezależnie od tego, jak Nabuchodonozor rozumiał, co to za postać, kto znajdował się w tym piecu, z naszej perspektywy możemy zidentyfikować tę czwartą osobę jako przedwcielonego Chrystusa, wyjątkowego Syna Bożego. Innym fascynującym fragmentem jest Księga Przysłów, 30 rozdział, werset 4, która mówi o Stwórcy, a także o Synu Stwórcy. Wszystkie te fragmenty sugerują, że w okresie Starego Testamentu idea Boga mającego Syna była czymś, co można było znaleźć w Piśmie Świętym, chociaż pełne objawienie tego czekało na okres Nowego Testamentu. Cofnijmy się teraz do czasu stworzenia. W liście do Kolosan 1 rozdział 16 werset, co warto porównać z wersetem 13, i w liście do Hebrajczyków rozdział 1 werset 2 czytamy, że wszystkie rzeczy zostały stworzone przez Syna. Fragmenty te wskazują na fakt, że był On Synem Bożym w czasie stworzenia. Wersety te nie mówią, że wszystkie rzeczy zostały stworzone przez Tego, który stanie się Synem Bożym w późniejszym czasie. To jest bardzo ważne, żeby to rozumieć. W końcu dochodzimy do czasu, zanim Wszechświat w ogóle istniał. Nie możemy nic wiedzieć o tym punkcie poza boskim objawieniem. To nie jest czas, to jest przed czasem. Pan Jezus dał nam niezwykły wgląd w te minione wieki wieczności w swojej modlitwie do Ojca. Więc w końcu dochodzimy do czasu, zanim Wszechświat w ogóle istniał. Nie możemy nic wiedzieć o tym punkcie przed czasem, poza boskim objawieniem. I teraz czytamy w Ewangelii Jana 17 rozdział, 5 werset. A teraz, Ojcze, uwielbij mnie przez samego siebie, chwałą, którą ja, czyli Syn, miałem u Ciebie, czyli Ojca, zanim świat powstał. Albowiem Ty, czyli Ojciec, umiłowałeś mnie, czyli Syna, przed założeniem świata. O czym mówi nam Ewangelia Jana 17 rozdział, 5 werset oraz 17 rozdział, 24 werset. Po odbyciu tej podróży w czasie i przed czasem dochodzimy do wniosku, że zanim powstał świat, istniała cudowna relacja miłości między Ojcem i Synem. Kto nie ma Syna, nie ma Ojca. Kto nie ma Ojca, nie ma Syna. Wieczny Syn Boży był zawsze rozkoszą serca swego Ojca. Przed założeniem świata jednorodzony Ojca stale przebywał na łonie Ojca. Tak mówi nam Ewangelia Jana, 1 rozdział, 18 werset. Przypominają nam się słowa Ojca. To jest mój Syn umiłowany. I tutaj oczywiście warto wiedzieć, że jeśli wrócimy do fragmentu z Daniela, to jest wiele ciekawych myśli. Ja taką tutaj przypomnę, że
Nebukadnesar identyfikuje tę czwartą osobę jako przedwcielonego Syna Bożego, chociaż wiadomo, że Nebukadnesar nie byłby w stanie zidentyfikować Syna Bożego, nawet gdyby go widział, o czym możemy przeczytać w Księdze Daniela.